Cześć moi drodzy, dzisiaj na moich kanałach budżetowy basik. Jest to gitara Squier Sonic Precision Bass i powiem Wam, że jestem bardzo zachwycony tym, co firma Fender uczyniła, że tak powiem, z Bulleta, a właściwie zastąpiła tą serię Bullet, tą, która raczej miała zawsze pod górkę, wcale się nie dziwię, i zastąpiła ją faktycznie czymś, co jest moim zdaniem ze trzy klasy wyżej, ponieważ jest tu wiele rzeczy, które zostało poprawione z automatu. Jednak fakt, że trzeba walczyć z konkurencją na wszelkich frontach, pokazuje, że da się zrobić instrumenty za niewielkie pieniądze, które są naprawdę prawdziwymi instrumentami. Korpus polakierowany jest w takim niebieskim, jak widzicie, ładnym kolorku. Dodatkowo świetnie komponuje się z maskownicą, która jest wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Przetworniki ceramiczne, potencjometr głośności, potencjometr tonów i gniazdo, nic więcej. Prosty most, bardzo skuteczny, znany z wielu instrumentów basowych. Grip jest bardzo wygodny, jest wykonany w całości z klonu i ma naklejoną klonową podstrunnicę o radiusie 241 mm, na którą nabito 20 progów narrow tall. Dodatkowo na froncie, jak widzicie, macie duże czarne kropki jako markery, a na krawędzi małe czarne kropeczki. Duże klucze otwarte z nacięciem wewnątrz, żebyśmy mogli włożyć strunę, żeby ona się świetnie tam trzymała. Dodam tylko, że szyjka w tym miejscu na siodełeczku ma rozstaw 38 mm, czyli tak jak na precyzyjna przystało, wąsko, bardzo fajnie na tym instrumencie się gra. Nic przy nim nie robiłem, wyciągnąłem ten instrument z pudełka kartonowego, nie ustawiałem żadnych menzur, nie ustawiałem akcji strun, nawet nie podciągałem jej na pręcie, gitara jest ustawiona i gotowa do gry. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, a Wy posłuchajcie tych moich wypocin tutaj na basie. Mam nadzieję, że chociaż jakikolwiek charakter oddałem tego instrumentu i ogólnie gry na basie, bo arcymistrzem to w tej dziedzinie nie jestem. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Link do tego instrumentu znajdziecie pod spodem w opisie pod tym filmem. Oglądajcie nasz kanał, subskrybujcie nas, jeżeli macie chęć, i odwiedzajcie nas w sklepie stacjonarnym przy ulicy Brukowej 6 w Łodzi. Cześć!